Przepięknie. Bawimy żoną... się tu 11 lat. Jest tu przepięknie. Cudowny kierownik, atmosfera. Także jest przepięknie. Z moją żoną razem jesteśmy tu. Dowodzi się. Tak, tak. W takim razie... Na szczęście, że deszcz padał, to przypłynęliśmy. Jak bal karnawałowy, to bal maskowy albo w oryginalnym przebraniu. Koning 787. Startujemy za 5 minut. Proszę zapiąć pasy. Turbulencji nie będzie w czasie tej zabawy? Pogoda sprzyjająca, atmosfera bardzo dobra. No, taki miał kaprys i sobie zamówiłam w internecie taką maję. Wspomnienia z dzieciństwa. Jak się okazuje, same stroje mogą być przyczynkiem do karnawałowej zabawy. Ona wpadła w panikę, to raczej wszyscy również by wpadli w panikę. Czasami niektórymi rzeczami kieruje lepiej lub gorzej, ale raczej wszyscy tutaj są szczęśliwi, jak się tutaj uda. Ninja? No nie, akurat. No na niebiesko jest troszeczkę, także tutaj... No, o tutaj coś usłyszałem, ale to tak... Policjant, nie? Pilot. Dokładnie. Czyli w tym momencie tutaj przekazuję do pilota Izaki. A ja tylko tutaj podkreślę, że cała rodzina tam jest pilotów, stewardess. I teraz no, zabieram jeden Izak. I później proszę tutaj zaraz powiedzieć do mikrofonu, upatrzyć sobie jedną osobę z sali, która jest jakaś przebrana. I za chwileczkę właśnie tak podrzucać, no ale to ciszej, żeby tutaj nikt nie słyszał, się zastanowić, jak tutaj opisać, nie mówiąc, co to jest za osoba i żeby tutaj wszyscy mieli możliwość zgadnięcia. Jak ta osoba jest dowódcą, to wszystko gra i wszystko zawsze pięknie płynie, a jak jest bossmanem, to często przeklina. No, czyli to jest to? Przychodzi nam o kapitana statku, no czyli... Dobrze, to przyjmujemy. Przekazuj drogi Jurek. I również tutaj. Jurek ma okulary, nie widać na kogo spojrzy i kogo nam tutaj opisze z postaci, jakie na naszym balu się znalazły. No, lato będzie chyba takie, jakieś latają takie. Zabia lato. Czyli pszczółka, tak? Czy mamy pszczółkę? Mamy pszczółkę! W roli wodzireja i DJ-a wcielił się sam kierownik klubu Raszyn. Hej, czy ty wiesz, że ja się tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że kocham nasz marzec? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia tylko to mam? Hej, szkoda, że już
staramy się urozmaicić. Raz zabawy są zespołem, raz są puszczane przez nas utwory muzyczne, które bardzo często oni wręcz nam zgłaszają, jakie lubią. Oczywiście są utwory, które na każdej zabawie się pojawiają. Jest wiecznie królująca Teresa Werner, oczywiście. To są ich melodie, ich piosenki ulubione. Ale przez te już ładnych lat, które tutaj zabawy organizujemy, myślę, że w ich gust się wpasowaliśmy. I proszę Państwa, brunetki, blondynki! Przede wszystkim bardzo się cieszę, że udało nam się zrobić prawdziwy karnawał, bo przecież niestety ze względu na pandemię mieliśmy przerwę, a w 2023 udało nam się zrobić i 17 balików dla dzieci, dla najmłodszych tutaj mieszkańców okolic, a także trzy zabawy karnawałowe. Ta dzisiejsza jest ostatnia, pod koziołek. Też tradycją jest taką, że na tą zabawę na ogół uczestnicy się przebierają. Jest to bal karnawałowy, bal przebierańców. Jak widzimy, nasi seniorzy bardzo chętnie podchwytują takie zapotrzebowanie na zabawę, bardzo chętnie przebierają się, bawią się. No i cóż, muszę powiedzieć, że jesteśmy pełni podziwu za ich wigor, za ich chęć do zabawy i za tą wspaniałą integrację. A potem zachęcam do dołączenia naszego pociągu. Dołączamy do pociągu. Nawet te osoby, które siedziały na stacji,